Więc jeżeli uda wam się ułożyć pierwsze słowo, zapraszam, bo ta pierwsza runda, dodam, nie jest trudna, a kolejne już mogą być trudniejsze, bo pojawi się pewna zasada, ale o tym za chwilę. Póki co przypomnę zasadę programu. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie Telegazety Telewizji Polsat. Zasady za nami. Wiem, że jest bardzo późno dziś. No, nie zawsze jest tak, że program ma szansę rozpoczynać się wcześniej, także może ktoś jeszcze jest przed telewizorem? Śmiało, to nie jest trudna runda. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Sowa. Sowa. To tak bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o tę porę, bo to akurat ptak, który ewidentnie kojarzy nam się z nocną porą. Dobrze, to uwaga, 50 zł wędruje w pana ręce, a ja już czekam na kolejnego zwycięzcę, ale muszę usłyszeć słowo, którym na pierwszym miejscu nie pojawi się litera S, a na miejscu trzecim nie będzie litery W, ponieważ te litery wykluczyliście i ta zasada będzie nam tutaj towarzyszyć przy kolejnych rundach, a zasada brzmi tak, że nie można powtarzać litery w kolumnach. W przypadku tej zagadki w pierwszej i w trzeciej kolumnie litery nie mogą być powtarzane, natomiast wciąż na drugim miejscu pojawia się litera O, ona jest już tutaj wpisana, a na ostatnim litera A. Wszystko jasne? No to czekam na kolejnego zwycięzcę, bo myślę, że ta druga runda to jeszcze spokojnie można ją zaliczyć do tych prostych. Kwestia tego, jak dobrym refleksem się wykażecie. Wiem, że jest bardzo późno. Wiem już, że przynajmniej jedna osoba nie śpi, a czy więcej. Mam nadzieję, że przekonamy się przy kolejnych rundach i przy kolejnych zagadkach. Kolejne 50 zł do wygrania. Sowa, bardzo dobry pomysł. A czy jest już ktoś, kto ułożył kolejne słowo? Tylko pamiętajcie o tym, żeby tych liter nie powtarzać, bo jest późno w nocy i bywa, że czasem taki nawet prosty błąd może się po prostu wkraść i okaże się, że jakaś litera się powtórzy, mimo że to dopiero druga runda. Także uprzedzam, bądźmy czujni i trafiajmy do studia dopiero wtedy, kiedy mamy już gotowe ułożone słowo, bo bywa tak, że najpierw wybierzemy numer, myślimy sobie, a to jeszcze prosta runda, to może po drodze się zastanowię. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Boja. Boja. Bardzo dobry pomysł. 50 zł wędruje w pana ręce, a my biegniemy do kolejnej zagadki, a w zasadzie do kolejnej rundy. Kolejne słowo. Jakie? Wiemy na pewno, że czteroliterowe z drugą literą O, ostatnią A. Wiemy również, że na pierwszym miejscu nie może się pojawić taka litera jak S oraz B, a na trzecim miejscu wykluczyliście W oraz J. No jeszcze nie jest tak trudno, jeszcze jakieś tam litery mamy do dyspozycji, jakieś słowa na pewno da się ułożyć, także kwestia tego, jak szybko poradzicie sobie z tą kolejną rundą. Do tej pory tempo dopisuje, wiem, że to dopiero dwie rundy za nami, więc nie chciałabym tutaj wyprzedzać faktów, ale jest naprawdę tak późna pora, że nie spodziewałam się zbyt wielu osób przed telewizorem i pewnie niewiele tych osób jest, ale te osoby, które są, póki co dobrze sobie radzą. Dwóch zwycięzców już cieszy się wygraną, a program dopiero się rozpoczął. Trzecia runda. Jakie słowo tym razem będzie pasowało? Czteroliterowe słowo z drugą literą O, ostatnią A. Sowa i Boja. To dwie propozycje, które podaliście do tej pory. Co jeszcze? Co jeszcze da się tutaj wstawić? Czteroliterowe słowo i pamiętajmy, żeby nie powtarzać litery w kolumnach. To jest bardzo ważna zasada, która no niestety sprawę nam tutaj utrudnia z kolejnymi rundami, ale właśnie o to chodzi, żeby z rundy na rundę robiło się coraz trudniej. SB to są te dwie litery, których już nie możemy wykorzystać, ale tylko na pierwszym miejscu. Natomiast na trzecim odpadło W oraz J. Jeszcze są jakieś możliwości, także jeżeli już ktoś ma kolejne słowo, to niech nie czeka na konkurencję. Czasem chwila decyduje o tym, że ktoś inny nas wyprzedzi. A bywa, że jak jest tak późno, niewiele osób przed telewizorem, to myślimy sobie, a to jak za moment wybiorę numer telefonu, to może jeszcze nikt mnie nie wyprzedzi, skoro tak niewiele osób. Wystarczy, że jeszcze jedna osoba oprócz ciebie wie, jaka jest odpowiedź, nie będzie zwlekać. Wykorzysta tę chwilę, trafi do studia i sprzątnie 50 zł sprzed nosa, także tu nie ma co czekać. Refleks to jest coś, co
naprawdę sprawdza się w tych programach. Nie tylko umiejętność rozwiązywania zagadek, ale przede wszystkim refleks. Trzecia runda, trzecie słowo. Jeszcze myślę, że nie powinniście mieć problemu, żeby takie słowo ułożyć, mimo że jest późno. Może ktoś sobie poradzi. A jednak, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, ropa. Ropa, sprawdzamy. R pasuje, per również, a to oznacza, że 50 zł wędruje w pana ręce, a my możemy już przejść do kolejnej rundy. Uwaga, runda numer 4 i czteroliterowe słowo, druga litera O, ostatnia A. No i najważniejsze, nie powtarzamy liter w kolumnach pierwszej, co oznacza, że kolejne słowo nie może się zaczynać literą S, B, R. No i oczywiście w trzeciej kolumnie nie może się pojawić W, J oraz P. Czy zrobiło się trudniej? To wy mi powiedzcie, bo to wy reżyserujecie tę zagadkę, to wy ją układacie, podając tutaj kolejne słowa i tym samym utrudniając bardziej lub mniej kolejne rundy, bo jeżeli wykluczacie jakieś takie mniej popularne w języku polskim litery, no to może się okazać, że osoby, które próbują znaleźć kolejne słowo, nie będą miały zbyt utrudnionego zadania, ale jeżeli już odpadają z zabawy takie litery, które często się w języku polskim pojawiają, to może być to problem dla kolejnych zwycięzców. Ale właśnie dlatego powtarzam od samego początku, że to jest zagadka, przy której naprawdę warto pamiętać o refleksie, nie tylko o umiejętności układania słów, ale o tym, żeby jak najszybciej tymi swoimi pomysłami dzielić się tutaj na antenie. Bo po pierwsze, szkoda dać się wyprzedzić, jeżeli runda jeszcze do najtrudniejszych nie należy, a po drugie, może się zdarzyć, że jeżeli będziesz czekać i postanowisz, że swoje słowo podasz dopiero po tym, jak teraz ktoś się podzieli propozycją, to informuję, że twoja propozycja może być już nieaktualna. Właśnie na tym polega ta zagadka. Może się okazać, że ktoś poda nawet inne słowo, ale przyblokuje przynajmniej jedną literę w danym miejscu, którą ty masz w tym słowie. No i już trzeba się będzie zastanawiać nad innym słowem. Także lepiej tego nie róbmy, bo szkoda, żeby nasza propozycja się przeterminowała. A to całkiem możliwe. A i jest kolejny telefon. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Halo, halo? Halo, halo, czy jest tam ktoś po drugiej stronie? Bo nie mogę czekać. 3, 2, 1. No, to takie najgorsze z możliwych telefonów, kiedy wybieracie numer do studia, trafiacie tutaj i się nie odzywacie, tracąc szansę na wygraną. Szkoda. Nie wiem, czy pan się nie odezwał, dlatego że nie miał pan gotowego słowa i liczył na to, że... albo pani... I liczył ten ktoś na to, że może po drodze do studia przyjdzie pomysł do głowy, nie mam pojęcia, a może dlatego, żeby tylko sprawdzić, czy można trafić do studia. Można trafić do studia, nie ma z tym problemu. Trzy osoby już wygrały, a przecież niedawno rozpoczęliśmy program, także jak już chcecie testować otwartą linię, to przynajmniej dzwońcie z pomysłem, to od razu wygracie pieniądze, a tak... trafiając do studia i się od razu rozłączając, no szkoda. Ale ktoś inny, kto być może straciłby szansę, wciąż tę szansę ma. Także 50 zł do wygrania za słowo numer 4. Tylko bardzo proszę, numer wybierają osoby, które mają pomysł. Dobrze, żeby nie było takich sytuacji jak przed momentem. Podyktuję te numery, z komórek wybieramy gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704 304 301. Czy jest przed telewizorem ktoś, kto być może ma... już pomysł na czwarte słowo i nie będzie się bał do mnie odezwać, a ktoś jest. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, koła. Koła. Pasuje jak najbardziej, brawo, 50 zł dla pani. I to chyba pierwszy telefon od pani dzisiaj, bo do tej pory sami panowie radzili sobie z poprzednimi rundami. Dobrze, słuchajcie, nieważne czy to kobieta, czy mężczyzna, ważne, żebym jak najwięcej telefonów tutaj słyszała, no i jak najczęściej, bo dzięki temu będziecie wygrywać pieniądze, a jeżeli to będzie w szybkim tempie, to tym więcej osób dziś wygra. Kolejne 50 zł, ale już piąta runda. Myślę, że można tutaj powiedzieć, że... już się zaczynają schody, bo wcześniej tam te jedna czy dwie litery wykluczone nie robiły nam jakiegoś większego problemu, ale już odpadło po 4 litery w każdej z kolumn. Jak to wygląda? Na pierwszym miejscu nie możemy wykorzystać już litery S, B, R i K, a na miejscu trzecim odpadło W, J, P oraz Ł. Jest przed telewizorem ktoś, kto być może ma już piąte słowo? Być może pytam za wcześniej, bo dopiero się zastanawiacie. Ale
może być też tak, że jest przed telewizorem ktoś, kto miał pasujące słowo jeszcze wcześniej, może wciąż pasuje. Może to słowo, które zostało tutaj podane przed momentem, nie wykluczyło tego słowa, które ty chcesz teraz podać. No to warto wykorzystać tę przewagę, że niektórzy dopiero się zastanawiają. $50 do wygrania za słowo numer 5. A jest ktoś. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Poproszę o słowo. Żona może być. No. Co takiego? Żona może być. Żona, no pewnie, że może być. Jasne, że pasuje. Brawo, 50 zł dla pana. Super. Słuchajcie, ja czasami proszę o powtórzenie i czasem jest to zdziwienie po drugiej stronie ekranu. Nie przejmujcie się, ja po prostu muszę usłyszeć każdą literę bardzo dobrze, dokładnie, bo tutaj każda litera ma znaczenie. Nie byłam pewna, jakie słowo usłyszałam. Żona, no jasne, że tak, 50 zł, brawo. No i jak to miło pomyśleć o żonie, proszę, i 50 zł przybędzie na konto z tej okazji. Jak trafisz do studia? Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301 to dwie drogi, żeby się tutaj znaleźć. I już, uwaga, dotarliśmy do rundy numer 246. Idziecie jak burza. No dobrze, to czekam na kolejnego zwycięzcę. Kolejne 50 zł do wygrania, ale pamiętajcie, zwiększamy czujność, dlatego że już więcej liter odpadło. Wykluczyliście po 5 liter w każdej kolumnie, więc naprawdę trzeba się skoncentrować, żeby tutaj kolejne słowo dopasować. No, a może ktoś miał pasujące słowo? Powtarzam to, o czym powiedziałam wcześniej. Czasem tak bywa, że wpadniemy na jakieś słowo, ktoś nas wyprzedzi, bo się zbyt długo zastanawiamy, poda jakieś słowo, przyblokuje to, które mieliśmy na myśli, trzeba się zastanawiać od nowa. Ale czasem bywa tak, że wpadniecie na jakieś słowo, w międzyczasie pojawi się telefon i mówicie, a to już pewnie po ptakach ktoś poda moje słowo albo jakieś inne przyblokuje moją literę, ale okazuje się, że nie, że to słowo wciąż pasuje. To wtedy bardzo szybko trzeba wybrać numer telefonu, nie czekać, bo może się okazać, że jesteś jedyną osobą, która ma pasujące słowo. Inni dopiero się zastanawiają. Pojawiła się kolejna runda, a ty już masz słowo, które zdążyłeś dopasować wcześniej. Warto tę przewagę wykorzystać, bo kolejne 50 zł do wygrania, a 5 osób już wygrało. Mam nadzieję, że w tak sprawnym tempie będzie się tutaj lista zwycięzców powiększała z rundy na rundę. Kolejny pomysł. Gwiazdka 7301, ten numer wybieramy z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 704-300-4301. Tylko pamiętajcie, dzwonimy jak mamy pasujące słowo. Można tutaj było ryzykować jeszcze przy, nie wiem, pierwszej, drugiej rundzie, że skoro jest tak łatwo, to może najpierw wybiorę numer, a potem może mi po drodze do studia przyjdzie jakiś pomysł do głowy. Teraz już przy tej szóstej rundzie trzeba mieć sprawdzone słowo, bo założę się, że przypomnieliście sobie kilka słów i w każdym z nich przynajmniej jedna litera się powtórzyła. Już nie od razu przyjdzie nam do głowy to słowo, które faktycznie będzie pasowało. Trzeba sprawdzić, po 5 liter w kolumnach odpadło, także dopiero jak jesteśmy pewni. No i proszę, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Doba. Doba, sprawdzamy. D pasuje i B również. Tak jest, bo B było tylko w pierwszej kolumnie, w drugiej nie było. No dobrze, runda numer 7. Oczywiście 50 zł powędrowało do kolejnego zwycięzcy. Jak sytuacja ma się teraz? Słuchajcie, naprawdę sporo liter wykluczyliście. Odpadło po 6 liter w każdej z kolumn. Przepraszam. Także gorąca prośba do tych osób, które próbują tutaj dopasować kolejne słowo. Pamiętajcie o tych literach. Sprawdzajcie, bo wszystko, czego potrzebujecie, macie tutaj na ekranie. Więc jeżeli wpadnie wam jakieś słowo do głowy, to najpierw sprawdzamy pierwszą kolumnę. Czy na pewno pierwsza litera się nie powtarza? Jeżeli to się zgadza, no to sprawdzamy trzecią kolumnę. No łatwiej tutaj o pomyłkę, tym bardziej, że jest naprawdę bardzo późno. Do tej pory bezbłędnie podajecie kolejne słowa, a zdarza się czasem, że nawet już przy trzeciej rundzie zdarzy się jakaś błędna odpowiedź, bo to jednak taka pora, kiedy no, myślenie
zajmuje nam troszeczkę więcej czasu. Zastanawianie się czy rozwiązywanie zagadki to coś, co sprawia nam większą trudność. Także warto być czujnym, żeby nie popełnić żadnego błędu, tak jak to się działo do tej pory. Każdy telefon to wygrane pieniądze. $50 do wygrania. No, słuchajcie, 50 zł czeka, a ja już czekam na szybnego zwycięstwa. Oj, nie czekam. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Loża. Loża L pasuje na pewno, Rzet też, bo było na pierwszym miejscu. Super, brawo. 50 zł powędrowało w Pani ręce tym szybkim i łatwym sposobem, a ja już czekam na 8 zwycięzcę. No brawo, brawo. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się aż tak dobrego tempa, bo dziś naprawdę późno się spotykamy. Także super, no widzę, że 2 dni, kiedy programu nie było, sprawiło, że jednak faktycznie te osoby, które być może spodziewały się, że się spotkamy w międzyczasie, zdążyły się przygotować. Brawo! 7 osób wygrało. Kto będzie 8 zwycięzcą? Bo kolejne pieniądze czekają na kogoś, kto ma dobry refleks, a wygląda na to, że nawet jeżeli nie ma wielu osób dziś o tej porze przed telewizorem, to te osoby, które są, naprawdę potrafią się wykazać i refleksem, i pomysłowością, bo już te tutaj kolejne rundy wymagają od nas większego zasobu słów, żeby wpaść na takie, które będzie pasowało. To już nie jest pierwsza czy druga runda. Tutaj już trzeba troszeczkę pogłówkować i trochę tych słów sobie przypomnieć. No dobrze, to kto następny w takim razie? Bo skoro idzie wam tak dobrze, to ja tutaj po prostu czekam na kolejny telefon, to wy dziś reżyserujecie zagadkę, bo ta zagadka jest przez was układana. Wy podając kolejne słowa, wykluczacie jakieś litery i tym samym blokujecie mniej lub więcej słów, które mogłyby być w danej rundzie podane. Także no oby wam szło tak dalej. Dobrze. 8 zwycięzca. Sprawdźmy, jak szybko uda wam się ułożyć to 8 słowo. Pamiętajcie tylko o tych literach. W pierwszej i w trzeciej kolumnie litery nie mogą się powtarzać. To bardzo ważna sprawa, bo nie będę mogła tutaj zapłacić za słowo, które, w którym jakaś litera będzie się powtarzała. 50 zł do wygrania. Pamiętajcie też o tych literach, które zupełnie odpadły z zabawy, żeby tak od razu wiedzieć, że jeżeli, nie wiem, przyjdzie nam do głowy słowo, w którym jest litera Z albo B, bo te litery zostały wykluczone zupełnie, no to nie można, to już nie można takich słów podawać, to już lepiej od razu zastanawiać się nad kolejnym. I proszę, dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Opowiedzi trwa... Jak? Loża. Aj! Tyle co pochwaliłam tutaj wszystkich, którzy tak fajnie podawali te słowa, że nie było żadnej powtórki, żadna litera się nie blokowała. Słuchajcie, było już to słowo, loża już była. Gdybym usłyszała jakieś inne słowo, gdzie przyblokowała się jakaś litera, no to mogłoby być tak, że ktoś po prostu nie zauważył, ale tutaj powtórzona propozycja. Dobrze, słuchajcie, w takim razie 100 zapłacę za tę 8 rundę, bo wygląda na to, że jednak zrobiło się trudniej niż się spodziewaliśmy. No ja nie wiem, jak bardzo utrudniliście na tym etapie zagadkę, bo tak jak mówiłam, wy ją układacie. Wy tutaj podajecie kolejne słowa, więc ja nie jestem w stanie przewidzieć, ani ja, ani reżyser, co tutaj się dalej wydarzy. Jakie słowo się pojawi i jak bardzo tym samym przyblokujecie zadanie kolejnym osobom. Także pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać te słowa. Przede wszystkim spojrzeć na te, które już się pojawiły. Słuchajcie, wszystko jest na ekranie. Nie wybieramy numeru, jak nie jesteśmy pewni. Chodzi o 4-literowe słowo. Z drugą literą O, ostatnią A i nie powtarzamy liter w kolumnach. W pierwszej i w trzeciej. Słowo loża już było. To musi być nowe słowo. Mało tego, musi być to takie słowo, w którym na pierwszym miejscu nie pojawią się te litery, które już tutaj w tej pierwszej kolumnie się pojawiły. No i na trzecim również. 100 czeka. No słuchajcie, zdarzyło się tak, że no nie wiem, czy przez nieuwagę pan trafił tutaj do studia, podając propozycję, która już jest na
ekranie. Także mam nadzieję, że jeżeli ktoś z was miał być może inny pomysł i też chciał swój pomysł podać, nie zdążył wybrać numeru, to teraz jest szansa. Teraz jest szansa, żeby to jak najszybciej naprawić i przejść do kolejnej rundy. 100 zł za rundę numer 8. Czy jest ktoś, kto już sobie poradził? Tylko pamiętajcie, nie chciałabym już słyszeć żadnych pomyłek. Do tej pory tak dobrze radziliście sobie z zagadką. Mimo późnej pory uważnie dobieraliście te słowa, bo żadna z liter faktycznie się nie powtarzała. Spróbujmy uważniej dobierać te litery, żeby nie było żadnych pomyłek. 100 zł za rundę numer 8. Dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Foka. Sprawdzamy. F chyba nie było, a litera K też pasuje. Komputer nie protestuje, także wszystko jest jasne. 100 zł wędruje w pana ręce, a my zastanawiamy się już nad 9 słowem. No, skoro już przy poprzedniej rundzie była pomyłka, a przed nami runda numer 9, to może zróbmy tak, ja zapłacę 200 zł za tę kolejną rundę. Zastanówcie się, no ja nie chcę wam tutaj przeszkadzać w szukaniu tych słów i tak dalej, bo do tej pory naprawdę sprawnie wam idzie, podajecie propozycję za propozycją, więc jeżeli ktoś z was będzie gotowy już i będzie miał to 9 słowo, to niech się nie waha, niech jak najszybciej wybierze jeden z dwóch numerów. Albo gwiazdka 7301 z telefonu komórkowego, albo 704-300-4301 z telefonu stacjonarnego. Ja w każdej chwili jestem gotowa usłyszeć telefon od kogoś z was. 8 osób już wygrało. A ja czekam na kolejnych zwycięzców. 9 słowo. No warto się pospieszyć, bo reżyser mi przypomina, że dziś przecież krótszy program niż zazwyczaj, także jeżeli chcemy tutaj kolejne rundy, kolejne zagadki, to naprawdę musimy się jakoś sprężyć, zmobilizować, żeby jak najszybciej rozwiązać tę rundę. Zobaczymy, co dalej. 200 zł za rundę numer 9. Ja może nie będę wam opowiadać, co tutaj dalej się wydarzy. Po prostu jak usłyszę zwycięzcę, jak oddamy pieniądze, to wtedy będziemy się martwić, jak tutaj sobie radzić z kolejnymi zagadkami. Na razie nie chcę was rozpraszać, bo warto się skupić na tej 9 rundzie. 200 zł do wygrania. Pamiętacie, jak trafić do studia, nie macie z tym problemu od początku programu, także gwiazdka 7301. Ten numer wybieramy, jeżeli dzwonimy z telefonów komórkowych, a jeżeli akurat telefon stacjonarny mamy pod ręką, no to wybieramy 704-304-301. Próbujemy dopasować tutaj słowo, które na pewno będzie miało litery, które się powyżej nie pojawiły. Także warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na te litery, które zupełnie wypadły z zabawy. Bo jeżeli masz na przykład na myśli słowo, w którym pojawia się litera Z albo litera B, to wiemy, że ta litera już jest wykluczona z zabawy, także nieważne, w którym miejscu ta litera się pojawi, to wiemy od razu, że to słowo nie będzie pasowało. Próbujemy, szukamy. Przy tej 9 rundzie i zresztą przy kilku poprzednich to już nie jest tak, że wystarczy sobie przypomnieć jedno czy trzy słowa i na pewno któreś z tych słów będzie pasowało. Tu już trzeba dysponować większym zasobem słów, no i umiejętnie te słowa sobie przypominać, bo to też nie jest takie proste, żeby przypomnieć sobie akurat czteroliterowe słowo, gdzie na drugim miejscu będzie litera O, na ostatnim A. No i jeszcze czuwać nad tym, żeby litery w kolumnach się nie powtarzały. Tu jest, myślę, największy problem, ponieważ tych liter jest tak dużo, że nawet jak przyjdzie nam jakieś słowo do głowy, które spełnia te początkowe warunki, czyli cztery litery, druga O, ostatnia A, to może się okazać, że chwilę nam zajmie sprawdzenie tych wszystkich liter, które już się powyżej pojawiły. Także zadanie już na pewno dla tych, którzy potrafią chwilę poświęcić zagadce i nie są zniecierpliwieni dosłownie po paru sekundach, kiedy okaże się, że przypomniały sobie 2-3 słowa i żadne słowo nie pasuje. Nie, tu trzeba się zastanowić, trzeba pomyśleć, ale na pewno warto. 200 zł do wygrania. Stawka idzie w górę, więc reżyser nie zapomina o tym, żeby wynagrodzić nam większy trud. Przy okazji tych kolejnych rund mówi nawet, dobrze, to ja zapłacę nawet 300 zł, żeby tu żadnych przestojów nie było. Może te 300 zł to kwota, która sprawi, że może ktoś, kto
szuka słowa, przynajmniej zmobilizuje się bardziej i uważnie będzie sprawdzał te litery, bo uwaga, przypominam, nie chcę usłyszeć kolejnego telefonu z błędną odpowiedzią. Usłyszałam już przy poprzedniej rundzie telefon, gdzie pan powtórzył słowo, które już wcześniej ktoś podał. Dlatego bądźmy czujni. 300 zł do wygrania za słowo numer 9. No coś tu musi pasować, miejmy nadzieję, bo no skoro reżyser zdecydował, że tę rundę zagramy, to może faktycznie jakieś słowo tu nie pasuje. Natomiast fakt, że nie nasuwa się jakoś od razu do głowy, świadczy o tym, że tych słów mogło zostać bardzo niewiele, takich, które mogłyby tutaj pasować. Reżyser mówi tak, no i problem polega na tym, że program jest naprawdę krótki, a skoro do tej pory szło wam tak dobrze, a tutaj jakiś lekki przestój, to reżyser mówi, muszę jakoś tutaj narzucić chociaż tę czasową mobilizację. Może to pomoże, bo to taka pora, gdzie trudno nam jest się zmobilizować. Chociaż do tej pory żadnych zarzutów ani z mojej strony, ani z reżysera na pewno nie ma, bo świetne tempo. No to spróbujmy. Spróbujmy tę dziewiątą rundę również rozwiązać w szybkim tempie i przejść dalej. 9 chwil. 300 zł do wygrania. 300 za 4-literowe słowo. Myślę, że to dobra oferta. No a wiecie, jak to bywa z tymi dobrymi ofertami. No to, że reżyser nas tutaj czasowo ogranicza, nie świadczy o jakimś jego dużym zniecierpliwieniu, bo wie, że jest późna pora i że przy tych kolejnych rundach trudniej się myśli. Potrzebujemy więcej czasu na to, żeby przetworzyć w naszych umysłach chociaż kilkanaście słów. Ale na pewno warto, a to czasowe ograniczenie to dlatego, że dziś program krótszy niż zwykle. Także chcielibyśmy jeszcze coś tutaj zagrać i oddać kolejne pieniądze. 300 zł czeka. Dziewiąte słowo. No sporo tych liter odpadło, sporo. I tych bardziej, tych mniej popularnych, niektóre zupełnie zostały wykluczone z zabawy, na przykład Z czy B. Litera K też odpadła zupełnie z zabawy, bo widzę, że jest i na pierwszym, i na trzecim miejscu. To taka dość popularna litera. 8 chwil. 8 już może, bo wiecie, że tu nie chodzi o to, żeby czekać do zera. Jeżeli teraz usłyszymy odpowiedź, to tym więcej czasu będziemy mieli na jakieś tutaj kolejne zagadki, kolejne manewry. A tak, to po prostu czekamy na telefon. Jesteśmy przez was przyblokowani, bo nie wiemy, czy już możemy kolejną zagadkę serwować, czy trzeba jeszcze chwilkę zaczekać. Umówmy się, że do zera ta zagadka, czy ta runda zostanie rozwiązana. 7 chwil. Reżyser mówi, a może nawet ta zagadka, bo nie wiem, czy jest sens ryzykować tutaj 10. rundę, jak mielibyście sobie z nią nie poradzić, albo mielibyśmy dłużej czekać, skoro już przy tej 9. jakiś lekki zastój się pojawił, więc może faktycznie po tej 9. rundzie spróbujemy po prostu innej zagadki. No, ja jestem za. 300 zł w takim razie za 9. słowo i być może ostatnie. No ale zostało 7 chwil, więc nie czekamy. Sześć chwil. Słuchajcie, naprawdę trzeba się pospieszyć, no bo jeżeli nie macie pasującego słowa do tej zagadki, to może nie ma sensu czekać i od razu przejść do jakiejś innej. Także 5 chwil, no i jeszcze czas jest, także jeżeli masz takie słowo, to nie ma co się stresować, trzeba wybrać numer i trafić tutaj do studia jak najszybciej, bo jeszcze dopóki tutaj widzicie tę zagadkę, a
te pola przy dziewiątym słowie jeszcze są nieuzupełnione, to znaczy, że ktoś z was może to zrobić. A 5 chwil na pewno wystarczy na trafienie do studia, pod warunkiem, że masz już słowo. A może się jeszcze zastanawiasz, może przypomniałeś sobie sporo tych słów, ale jeszcze próbujesz. No, 5 chwil, nie wiem, czy wystarczy na to, żebyś znalazł jeszcze pasujące słowo, ale na pewno szkoda się poddawać przed czasem. 300 zł za jedno 4-literowe słowo. Na pewno warto się jeszcze szybko zastanowić. No, nawet bardzo szybko, bo zostały 4 chwile. A tak jak mówiłam, nie ma co czekać do zera. Im szybciej poradzicie sobie z zagadką, tym więcej czasu zostanie nam tutaj na kolejne. Gwiazdka 7301. Ten numer wybieramy z komórki, a z telefonu stacjonarnego 704 304 301. No i uwaga, 3 chwile. Czy jest takie słowo i czy ktoś z was mnie tutaj wypowie? Dobrze, na te 3 ostatnie chwile proponuję 400 zł, ale umówmy się, że już w tym momencie słyszę tutaj kogoś w studiu. Z telefonów komórkowych wybieramy gwiazdka, pamiętajcie o tej gwiazdce, 7301, a z telefonów stacjonarnych 704 304 301. No coś tu musi pasować. No ja zaczynam się martwić i zastanawiać, bo jak nie słyszę telefonu do tej pory, to może faktycznie zbyt trudno jest wpaść na jakieś pasujące słowo. No 3 chwile jeszcze są, także może ktoś... 400 zł do wygrania. Uwaga, 2 chwile. Nikt naprawdę nie ma pasującego słowa, no bo rozumiem, że jest bardzo późno, ale do tej pory no, kilka osób brało udział w zabawie, 8 osób wygrało, więc mam nadzieję, że nie wszyscy poszli spać. Może niektóre osoby stwierdziły, że już wygrały pieniądze, no to teraz można się położyć. No można, ale jest 400 zł do wygrania za 9. rundę i nie usłyszałam jeszcze pasującego słowa, także może takie pasujące słowo w międzyczasie znalazłeś ostatni moment. Także to w zasadzie czas na wybieranie numeru. I? Słuchajcie, to jest... ostatnia chwila. No, jeżeli czekacie tutaj na jakiś dodatkowy czas, to ja myślę, że szkoda czasu na tę rundę. Jeżeli nie usłyszymy odpowiedzi, to może faktycznie lepiej zmienić tę zagadkę. Ja nie lubię takich sytuacji, bo nie lubię, kiedy za widzów trzeba podejmować decyzję. Tym bardziej, że do wygrania jest 400 zł. Za poprzednie rundy płaciliśmy mniej, a nie brakowało zwycięzców. Wiem, że zrobiło się trudniej, ale czy aż tak trudno, żeby nie radzić sobie, nie poradzić sobie w ogóle z tą rundą? Może chociaż jedna osoba. Ja wiem, że to taka pora, że nawet jak jesteś przed telewizorem, to nie chce się myśleć, ale może komuś się udało. No mam nadzieję, bo czas minął, także... Może komuś się udało? Teraz wybierz ze mną numer, jeżeli wiesz, jakie to słowo. Uwaga, z telefonu komórkowego gwiazdka 7301, a z telefonu stacjonarnego 704 304 301. No i przekonajmy się, czy ktoś ma to 9. słowo?
No ja czekam i nie słyszę tego słowa, więc mamy zmienić jednak tę zagadkę, bo może faktycznie te osoby, które są przed telewizorem, stwierdziły, że ta dziewiąta runda to zbyt dużo słów, trzeba sobie przypomnieć. To może zaczekam, jak dadzą prostszą zagadkę. No ale jeżeli jest chociaż jedna osoba, która ma pasujące słowo, to szkoda by było zmieniać tę zagadkę bez zwycięzcy. Ostatnia runda. Reżyser powiedział, że nie będzie nas męczył dziesiątą, że zaserwuje coś innego. Tylko rozwiążmy tę dziewiątą rundę. Niech ktoś wygra 400 zł i spokojnie będziemy mogli przejść dalej. Ja słyszę od reżyserki, że do 3:30. No dobrze, ostatnia szansa na rozwiązanie tej rundy. No, reżyser też widzę, że robi tutaj co może, żeby dać wam jednak szansę na rozwiązanie tej rundy. Szkoda kończyć ją bez zwycięzcy. Tylko przejdźmy jak najszybciej dalej, dobrze? Bo mówiłam o tym, że program dziś krótszy, więc do tej 3:30 to maks, ile możemy czekać na zwycięzcę przy okazji tej zagadki. Dziewiąte słowo. Czy ktoś ma pasujące słowo? Czteroliterowe z drugą literą O, ostatnią A. I takie, w którym na pierwszym i trzecim miejscu nie będą się litery w kolumnach powtarzały. Została jeszcze minuta, ale ten czas na pewno wystarczy na trafienie do studia. Pytanie, czy ktoś ma pasujące słowo, czy może jeszcze się zastanawia. Sekundy. No, niecałe pół minuty zostało, także naprawdę mam nadzieję, że jest w drodze do studia ktoś, kto jednak ma pasujące dziewiąte słowo. 400 zł do wygrania. No, na pewno warto powalczyć o takie pieniądze. Wychodzi tak naprawdę po 200 zł za literę, bo waszym zadaniem jest dopasowanie dwóch liter. No ale właśnie, nieprzypadkowych. Takich, żeby to słowo miało sens. Uwaga, ostatnie sekundy. Kilka sekund zostało, a umówiliśmy się, że do 3:30 ta zagadka, ta runda znika. No to uwaga. To jest ten czas. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. I uwaga. No, czy usłyszę telefon? No, słuchajcie, jest po czasie. Program dziś krótki. Ja nie słyszę telefonu. Nie wiem, co tutaj się dalej może wydarzyć, bo myśleliśmy, że już dawno będzie po tej dziewiątej rundzie. Ale nie mamy na to wpływu. No to wy układacie tę zagadkę i to wy narzucacie tempo w tym programie. Tempo, które do pewnego momentu było wręcz doskonałe. 8 osób wygrało i coś przy tej dziewiątej rundzie się takiego stało, że nie usłyszałam jeszcze tego słowa. Za trudno jest? Czy może po prostu w międzyczasie większość osób, które być może jeszcze przed telewizorem czuwały, zdążyły zasnąć? No bo taka pora, że wcale mnie to nie dziwi. Dziwi mnie, że ktoś o tej porze jeszcze jest czujny i na chodzie. No, tego mogliśmy się spodziewać, bo skoro dziś program krótszy niż zwykle, to ja tak naprawdę czułam, że ta końcówka gdzieś tutaj nad nami wisi i szybko nadejdzie. I tak cieszę się, że te 8 rund udało się rozegrać. Natomiast jest szansa, żeby ktoś z was jeszcze w dzisiejszym programie poradził sobie z 9. rundą. Ja mam nadzieję, że tego 9. zwycięzcę usłyszę, no ale ja do was zadzwonić nie mogę. To ktoś z was musi sięgnąć po telefon, wybrać numer
i znaleźć się tutaj w studiu z pasującym słowem. 400 zł do wygrania. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301 to dwie drogi, żeby tutaj trafić. Ale o tym na pewno wiecie, no bo skoro nie było problemu z tym przy każdej poprzedniej rundzie, skoro tyle osób zdążyłam usłyszeć do tej pory, to na pewno ta kolejna, która ma pasujące słowo, będzie wiedziała, jak tutaj trafić. Chodzi o to, żeby zrobić to jak najszybciej, póki jeszcze jest szansa. Jak powiem dobranoc, będzie już za późno, a 400 zł ktoś z was jeszcze może zgarnąć. Jakie to słowo? Czteroliterowe słowo z drugą literą O, ostatnią A i nie powtarzamy liter w pierwszej i w trzeciej kolumnie. Czy ktoś wie? No, jeżeli tak, dwie drogi do studia. Gwiazdka 7301 albo 704-300-4301. Jeszcze jest szansa, żeby znaleźć się tutaj w studiu. Dobrze, może być nawet tak, że jeżeli ktoś ma w tym momencie gotowe, sprawdzone słowo, wie, że to słowo pasuje do zagadki, to niech wybierze numer razem ze mną. Ja podyktuję, będzie łatwiej wystukać i szybciej znaleźć się w studiu. Uwaga, z telefonu komórkowego gwiazdka 7301, a z telefonu stacjonarnego 704-304-301. I? No, nie słyszę telefonu. Nawet jedna osoba nie poradziła sobie z tą rundą. A może tylko jedna osoba została przed telewizorem? No to może wiesz, jakie to słowo. No bo szkoda by było tak zakończyć program. My będziemy się musieli pożegnać tak czy inaczej, ale jeżeli w międzyczasie jest ktoś z was, kto ma pasujące słowo jeszcze przed telewizorem i zdąży wybrać numer, to ja zdążę oddać 400 zł. Jeżeli jest taka szansa, to szkoda, żeby nie sięgnąć po te pieniądze. No ale to musi być teraz. No, był czas na zwlekanie, czekanie. Mogliśmy się chwilę pozastanawiać wtedy, kiedy tutaj poprzednie rundy nam towarzyszyły, ale teraz dobrnęliśmy tutaj do końca programu, także tak naprawdę chodzi o waszą szybką decyzję. Tak, wiem, mam pasujące słowo, być może znalazłam je przed momentem i właśnie jestem w drodze do studia. No to śmiało, bo mamy minutę. Ostatnia minuta, także mam nadzieję, że jednak jest w drodze ktoś, kto ma pasujące słowo. Kto wybiera numer? Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Jeszcze jest szansa, żeby ktoś z was zdążył sięgnąć po 400 zł, ale zostało 40 kilka sekund, także naprawdę warto się pospieszyć, jeżeli chcesz, żeby te pieniądze powędrowały akurat na twoje konto. Jakie to słowo? Czteroliterowe słowo z drugą literą O, ostatnią A i nie powtarzamy liter w kolumnach. Pół minuty. No i uwaga, zostało 20 sekund. Jeszcze ktoś może zdążyć. Słuchajcie, ale sekundy, także mam nadzieję, że ktoś jest w drodze do studia. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, to kto wygrywa 400 zł? Jakie słowo będzie pasowało do tej dziewiątej rundy? Kto wie? No, bo jeszcze jest szansa podzielić się tutaj z nami tą wiedzą i wygrać 400 zł, ale to tylko wtedy, kiedy wybierasz numer, bo czas już minął. I?
Naprawdę mamy zakończyć program bez tego dziewiątego zwycięzcy. Okej, fajnie, 8 osób wygrało. Ja się bardzo cieszę, że zdążyłam oddać pieniądze aż 8 osobom. No ale jeżeli jeszcze jedna osoba ma szansę na wygraną i to na 400 zł, to szkoda rezygnować. Ale ja za was numeru telefonu nie wybiorę. A żeby wygrać pieniądze, to trzeba się z nami podzielić odpowiedzią. Nie wystarczy tak po prostu powiedzieć, mam to słowo. Trzeba trafić do studia i to słowo wypowiedzieć. I to teraz, jeżeli ktoś z was chce wygrać pieniądze, bo kończymy program. Często jest tak, że czekacie do ostatniej chwili, do ostatniej sekundy. No, to jest ta ostatnia szansa, żeby zgłosić się po wygraną. Także mam nadzieję, że jednak ktoś to słowo ma. I? No, słuchajcie, ja naprawdę muszę uciekać. Dobrze, ja po raz ostatni podyktuję te numery i albo ktoś w tym momencie wybierze numer, trafi tutaj do studia, no albo będziemy się musieli pożegnać bez dziewiątego zwycięzcy. Dobrze, uwaga, z telefonu komórkowego gwiazdka 7301, a z telefonu stacjonarnego 704-304-301. No i mam nadzieję, że ktoś jednak to pasujące słowo znalazł. Może dopiero przed momentem, nieważne, jeszcze jest szansa, żeby je tu podać. No, słucham. Czy jest po tej drugiej stronie szklanego ekranu ktoś jeszcze, kto nie śpi, to po pierwsze, a po drugie ma pasujące słowo? Bo ja wciąż nie słyszę telefonu, a będę musiała za moment zniknąć. Już słyszę zamieszanie w reżyserce, więc wiem, że się zwijamy. No ale nie chcielibyśmy tego robić, nie oddając pieniędzy. To są 400, które wam proponujemy i ktoś z was jeszcze może po te pieniądze sięgnąć. No ale ja muszę usłyszeć pasujące słowo. No takie są zasady gry. No ja się nie poddaję. Mam nadzieję, że jednak ktoś może sobie poradzi. Poradził w zasadzie już ze słowem i teraz wybiera szybko numer, żeby znaleźć się w studiu. No miejmy nadzieję. 400 zł. No uwaga. Słuchajcie, ja już muszę wychodzić. Już reżyser mówi, że najchętniej to by sam powiedział, jakie on słowo znalazł, bo nie możemy już czekać. To może chwileczkę, co? Może akurat jest ktoś w drodze do studia? Słuchajcie, ale to musi być teraz. No, nie mamy wyjścia. Czasem program jest dłuższy, czasem krótszy. Dziś niestety musimy się już pożegnać. Czy ktoś wie? Dobry wieczór. Jakie to słowo? Woda. Jeszcze raz? Proszę, proszę powtórzyć. Woda. Woda. Czy to się zgadza? Brawo. Już się wstraszyłam, że nie ma pani tego rozwiązania, ale tak, 400 zł wędruje w pani ręce. Gratuluję serdecznie pani i pozostałym zwycięzcom. Dobranoc, do jutra.